Witajcie. W tym odcinku pokażę, jak zrobić własny plik YAML, w którym możemy spisywać i odczytywać dane. Ostatnio pokazywałem config i tam uzyskiwaliśmy plik config.yml, ale czasami możemy potrzebować jakiś dodatkowy plik o innej nazwie, w którym chcemy zapisywać jakieś dane. I właśnie to pokażę tutaj, jak zrobić. Dla przykładu zrobię, że będę zapisywał do pliku dane, ile kobla wykopał dany gracz. Więc aby zacząć, musimy stworzyć pierwszą zmienną typu file. Dajmy jakąś nazwę, na przykład f. Wpisujemy new file i wpisujemy nazwę ścieżki, gdzie chcemy zapisać. Zaczynamy od folderu plugins. Następnie dajemy nazwę naszego pluginu, YouTube. I następnie dajemy nazwę naszego pliku. Ja na przykład dam statystyki.yml. Teraz importujemy to nasz file. I teraz potrzebujemy jeszcze drugą zmienną. YML configuration. Dajemy nazwę przykładowo YML file. I tworzymy YML configuration load. Co to za błąd? Load configuration i dajemy naszą poprzednią zmienną, czyli w moim przypadku F. To też importujemy NT zamiast Y YML i mamy nasze dwie zmienne. I teraz już podobnie jak w przypadku configu, jak chcemy to zapisać, to zamiast getconfig używamy yml file i przykładowo set dajemy chcę zapisać statystyki gracza, więc zrobię takie coś, że dam p get name, następnie dam kropkę, żeby była jakby kolejna linijka. I do tego dodam, chcę kobla, dodam cobblestone. Jakbym chciał w przyszłości jakieś inne elementy wpisywać, to po prostu mogę po kropce inne rzeczy dawać i zapisać inne statystyki dotyczące gracza. I chcę powiększyć to o 1, więc najpierw odczytam wartość aktualną, ile gracz aktualnie wykonał kobla, i dodam 1. Czyli używam yml file get int i dajemy to samo co tam, czyli pgetName, dodajemy, że chcę kobla i kobla.cobblestone i do tej odczytanej wartości dodaję 1. I w ten sposób zwiększyłem wartość wykopanego kobla z tego co było poprzednio na plus 1. Ale trzeba uważać, ponieważ gdybyśmy teraz to uruchomili, to przy pierwszym wykopaniu kobla wystąpiłby błąd, ponieważ to nie istnieje, bo nie ma tej wartości zapisanej. Dlatego warto dopisać taką rzecz, że jeżeli kopiuję to, co chcę odczytać, jest puste, czyli jest null, to wtedy ustawiamy to na 0. No i domyślna wartość. Dajemy ustaw to. Cobblestone 0. Oddalę trochę. Widać. Teraz widać. YML nie get int. Chcę set. Get cobblestone 0. Tu jakiś błąd. Nie, tu jest błąd. Nie używam tu get int. Tylko w takim przypadku używamy ogólnie samo get, bez podania typu, kiedy chcemy sprawdzić, czy dana rzecz istnieje, czy nie istnieje. Czyli najpierw sprawdzamy, czy jest do gracza przypisana wartość wykopanego kobla. Jeżeli nie jest, to stawiamy na 0, a później jak dajemy plus 1, to wychodzi 1 przy pierwszym wykopaniu kobla. Przy kolejnym, kto istnieje, czyli odczytuje, że przykładowo jest 1, plus 1 zapisuje 2. Ale, aby to zostało zapisane, bo w tym momencie ustawimy to, wejdziemy do naszego pliku właśnie tego statystyki YML i ten plik będzie pusty. Musimy to zapisać. Aby to zapisać, używamy
nazwy naszej zmiennej, czyli przed HTML file, save i dajemy nasz plik F. Ale nie możemy tak bezpośrednio tego zapisywać, tylko musimy przez try to zapisać. Czyli dodajemy właśnie try i catch. Tu mamy domyślnie, że zostanie wypisany do konsoli błąd. Jeżeli jakiś wystąpi, to możemy usunąć, możemy wstąpić jakąś własną wiadomością, możemy zrobić cokolwiek innego, kiedy wystąpiłby błąd podczas zapisu tego pliku. I w ten sposób nasz plik zostanie zapisany i w pliku z statystykami zostanie właśnie dopisany plus 1 do wykonanego kobla. I w przypadku configu było takie coś, że musieliśmy go przeładować, kiedy gracz ręcznie zmienił wartość w configu. W przypadku tego pliku YML, jeżeli gracz wejdzie w ten plik YML, zmieni na przykład ilość kobla wykonanego na cokolwiek, jakąś inną wartość, to od razu będzie to działało, czyli przy wykopaniu kolejnego kobla zostanie odczytana wartość aktualna w pliku. Nie ma tego czegoś jak przeładowywanie, jak wygląda to w configu. Od razu przy get jest odczytywana ta wartość, która jest zapisana w pliku. No i to jest wszystko, co chciałem wam opowiedzieć o właśnie pliku. Potrzebujemy właśnie takie dwie zmienne. W pierwszej podajemy ścieżkę do naszego pliku i nazwę pliku. W drugim ładujemy nasz plik. Za pomocą tej drugiej zmiennej odczytujemy i zapisujemy wartości tak samo jak w przypadku konfigu. I jeżeli coś zapisujemy, to musimy to zapisać, bo inaczej nie pojawi się ta wartość w pliku. Ale zapisać musimy wykorzystać try. No i to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na temat własnych plików. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!